pań. Rado, ja mam pytanie do punktu 10. Chodzi mi o ten system kolejkowy, który został zakupiony. Czy coś zmienił? Jak wyglądało wcześniej zatrudnienie? Ile kosztował? No i wiemy, że nie było to główną przyczyną wprowadzenia systemu CEPiK-u. Natomiast wiem, że to była też wina bardzo organizacji jak gdyby pracy, samej pracy. Chciałbym więcej się dowiedzieć na ten temat, bo jak wiemy wszyscy na poprzedniej sesji, wielka kolejka była tutaj. Idąc na sesję, mijaliśmy tą wielką kolejkę. Chciałbym coś więcej na ten temat się dowiedzieć. Dziękuję. Jeżeli chodzi o punkt 10. System kolejkowy. Proszę Państwa, Szanowny Narado, przede wszystkim, jeżeli chodzi o historię, o systemie kolejkowym myśleliśmy dużo wcześniej, żeby go wprowadzić, niemniej takim impulsem, który zdecydował o tym, że przedłożyliśmy Państwu radnym projekt uchwały, korektę i zmianę budżetu w tym roku, gdzie przeznaczono 35 tysięcy złotych na ten system w budżecie marcowym, w marcu tego roku, to tym impulsem były zakłócenia wprowadzane systemem wersji cyfrowej ewidencji pojazdów i kierowców CEPiK 2.0, który to system w dość trudny sposób był wprowadzany długoterminowo, ciągle był modyfikowany i spowodował spiętrzenie załatwienia spraw. Jak się okazuje obecnie, również przez konieczność wprowadzania dodatkowych informacji nieco wydłużyła się i obsługa indywidualna klienta. Jaki to jest problem? To świadczy o tym fakt, że w marcu miał być wprowadzony modernizacja centralnej ewidencji kierowców i zostało to zawieszone, nie jest to wprowadzane. Czyli jak widać, z informatyzacją w systemach krajowych mamy jeszcze znaczne kłopoty. Niemniej, jeżeli chodzi o takie szczegóły, według danych z końca maja, 23 maja, w Wydziale Komunikacji zatrudnionych jest formalnie 17 osób. Plus jedna osoba przeniesiona czasowo celem wzmocnienia obsługi pracowników wydziału, doświadczony pracownik, który pracował w tym wydziale i wspiera na stanowiskach rejestracji. Proszę Państwa, to rozwiązanie poprawiło obsługę klienta. Przede wszystkim jakiekolwiek zakłócenie systemu prowadzonego w takim trybie, jak specyficzna obsługa, świadczenie usług publicznych, jakim jest obsługa kierowców w zakresie i właścicieli pojazdu, gdzie szereg informacji musi być zawarte i dostępne w różnych miejscach, z różnych miejsc zbierane, do różnych miejsc w systemie informatycznym mają być dostarczane, jak widać, może powodować zakłócenia w każdej chwili zawieszenia się systemu czy coś podobnego. I okazuje się, że zakup tego systemu za kwotę 25 tysięcy złotych, czyli mniej niż planowaliśmy w budżecie, spowodował, że po pierwsze uspokoiła się atmosfera, bo klienci, przystępując do
z tych czynności, które chcą załatwić, dość wcześnie orientują się, w jakim czasie mogą być załatwieni. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz umożliwia nam jakby zmonitorowanie i audytowanie stanowisk. Możemy powiedzieć, że proszę Państwa, obsługując około 120 osób w zakresie tak zwanej bieżącej obsługi i spraw związanych z pojazdami, czas obsługi jednego klienta jest około 8 minut i w zasadzie rzadko kiedy się zdarza, żeby ktoś, kto w godzinach do 13 przyjdzie załatwić sprawę, żeby nie mógł w tym dniu tej sprawy załatwić. Jeszcze są problemy z pełną rejestracją pojazdu. Tutaj czas jest, potrzeba czasu około 22 minut dla jednej osoby. I z tego względu no, rejestrowanych jest blisko, obsługiwanych jest blisko 42 interesantów. Niemniej wprowadzając ten system, rozpoczęliśmy również wprowadzanie systemu rejestracji z czasowym wyprzedzeniem, czyli zajmowaniem kolejki, z umawianiem się z urzędem sezonowym. Na razie jest to system 8 miejsc na dzień takich zarezerwowanych. Gdy to zostanie opanowane przez klientów i przez pracowników, to być może będzie to zwiększane na rzecz takiego bieżącego się rejestrowania już tutaj wprost z kolejki. Mamy nadzieję, że do półrocza już uzyskamy jakby dodatkowy efekt i w związku z tą rejestracją, wstępną rejestracją przez internet i opanowaniem sztuki pracy przez nowo zatrudnionych pracowników. Tu musimy przyznać, że to wsparcie, o którym wspomniałem, że pracownik z innego wydziału został oddelegowany na 3 miesiące do tej pracy, wynikało również z tym, że nabór nowych pracowników jest związany z koniecznością szkolenia. I to w dość dużym zakresie. Jak na razie możemy powiedzieć, że tu większych problemów nie odnotowujemy. I wszystko wskazuje na to, że ci pracownicy odnajdą się, znajdą swoje satysfakcje i zadowolenie w wykonywaniu tej pracy.